Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym Robloxie. Moi drodzy, eventowy tryb to jest Egg Hunt 2017, czyli event na Wielkanoc, który trwa do 17 kwietnia, jeżeli się nie mylę. Słuchajcie, na wstępie możecie tu kliknąć sobie jajko i dostajecie właśnie, że znaleźliście jajko. Na czym polega ten tryb? Szukacie jajek rozrzuconych po kilku mapach, jest chyba 5 map, czyli około 5 odcinków z tego będzie, ponieważ ja chciałbym, żeby wyglądały te materiały. Moi drodzy, na każdej mapie są schowane jajka, jest 40 jajek do odnalezienia i te jajka, jak coś to ja mam już kilka znalezionych, tak? I te jajka są w naszym ekwipunku na Robloxie, czyli możemy je ubrać po prostu i to jest fajne, no i na każdej z map są schowane jajka. No i teraz jak ja chciałbym, żeby wyglądał ten odcinek? Na pewno nie tak, że latam przez 20 lub 30 minut po mapie, chuja robię i wy z tych odcinków nic nie wynosicie. Bo nie widzę najmniejszego sensu. Jasne, będę chodził troszeczkę, znaczy troszeczkę, będę w cholery na oślep chodził. Bo no, o cześć, bo nie znam, nie wiem gdzie są te jajka po prostu, tak? Ale ja wam ograniczę. Co ja wam ograniczę? Ograniczę wam to, że będę chodził gdzieś tak się gubił i tak dalej, bo to nie ma sensu po prostu. Jak będzie gdzieś jajko, które wiem, że gdzieś tam jest, to wtedy odpalam z powrotem nagrywanie, pokazuję wam mniej więcej lokalizację tego i po prostu będziecie mogli dojść do tego miejsca. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, tak? Mimo tego, że spędzę troszeczkę więcej czasu niż na nagraniu właśnie po prostu odcinka typowo, żeby nagrać i takie, dobra, słuchajcie, będę biegał 20 minut i nic nie zrobię lub znajdę jedno jajko. Nie widzę sensu najmniejszego robienia czegoś takiego. O, lotnisko tam jest jakieś. I tam pewnie jest jakieś jajko, nie? Albo będzie można tym samolotem. Ej, co to jest za ten? I to, na przykład to, obstawiam, że to jest jajko, nie? I mógłbym zgadywać, o halo, zając, i mógłbym zgadywać, że to jajko możemy zdobyć strzelając z tamtej armaty. I mówię, chwilę pobiegałem, polatałem sobie tutaj i posprawdzałem co i jak tutaj właśnie można robić. Więc możemy sobie tu zejść i zobaczmy może co tu jest. Może jest jajko, może nie, no i jak tutaj nie będzie jajka, no to po prostu pójdziemy. W sensie zrobię sobie cięcie. Hello, sir, how can I serve you? No jajko jakbyś mi dał, nie? To byłoby fajne. Revolverinho, pst. Okej. Wiedziałem, że się zgodzisz. Co to za osiłek? Leave. Me not want to talk. Why you still stand here? Dobra, bo mi napierdzielisz tu zaraz, nie mam zamiaru. Okej, mają mnie w dupie, po prostu. Patrzcie, 9. To jest jakiś kod. I czy ten kod. Ej, tu jest jakiś kod cyfrowy. No dobra, nie wiem skąd go możemy wziąć, ale jak tylko będę wiedział, warto mieć to na oku. Więc ja, a tu jeszcze jest ziomek. Ale jest kod jakiś, nie? Więc spoko, boże jak ty śmiesznie wyglądasz. Hey, I'm a software developer. Of course. Okej, tylko dalej, kurde. Są cyfry, są jakieś cyfry i będzie trzeba je odnaleźć i ja to zrobię. Zrobię to. Ej, słuchajcie, bo tu jakiś balon przyleciał, nie? I tak, to on jest, tam macie teleport i tutaj jest zegar taki, nie? Więc skoro jest, to czemu nie polecieć nim? Czemu nim by nie polecieć? Widzę, że tutaj dwa balony latają, więc spoko. Kurde, ja się boję najbardziej strzelania z tego kanona. Tak się patrzę na tamtą, nie? Na tamtą wyspę, ale raczej nie. Chociaż, nie, teoretycznie z tamtego balona da się skoczyć. Okej. Tak troszeczkę próbuję się patrzeć, czy coś jest pode mną. Gdzie ten balon będzie latał, nie?
Kurde, ale w ogóle jaka ładna jest ta wyspa, muszę wam powiedzieć tak totalnie, totalnie szczerze, że ta wyspa jest cudowna, jeżeli chodzi o budowanie. Raczej tu na górze... Tak próbuję wyczaić, nie? Czy coś tu pod tym będzie, ale raczej nie. Raczej obstawiałbym nie, ale lecimy na lotnisko, co mnie bardzo interesuje i tu zaraz przeszukamy ją. Ej, jeszcze jakaś wieża wielka, jest pewnie parkour jakiś tam, nie? Powiem wam, że już próbowałem raz nagrać ten odcinek, nie? W sensie z innej mapki, ale kurde, tragedia, po prostu rage quit zrobiłem, rage quita walnąłem i byłem zdenerwowany. No dobra, skoro tu jesteśmy, to tu będzie gdzieś jajko. Musi być. Cześć! Hej there! Welcome to the Hangar Pilot! Okej. Powiedzmy. Znaczy, tak trochę nie czytam ich też, nie? To może być moim problemem. To może być moim problemem, ale rozumiem. Ale rozumiem, że musimy sobie... Wow! Ej, to jest coraz szybsze! Dobra. O nie! I co? Nie mam czasu! O nie! Dobra, chwila, bo ja... Wiecie, ja muszę ogarnąć. Muszę ogarnąć tak mniej więcej sterowanie tutaj. Dobra, powiedzmy. Dobra. Jest, alright. Mamy mnóstwo czasu, nie? Widzę, że już od razu w lewo musimy odbić. Tak, to na pewno na pieszoosobowej ten. I mamy jajko! Bang! Lost, you collect egg, lost inter... jakiś tam egg. Dobra, okej. I mogę latać dalej. Fajnie, mogę dalej latać, bo... możemy się dostać... Ej, a mogę tak zrobić, tak w sumie? Nie! Kurde, myślałem, że będę mógł tak zrobić, nie? A jednak nie, dobrze, więc ja postaram się znaleźć kolejną miejsce. Kolejne miejsce. Chcę się dostać do kolejnego miejsca, gdzie jest kolejne jajko. Okej, no i tu mamy tą armatę nieszczęsną. Zobaczmy w takim razie. Tam jest. To tutaj. Tutaj może być ciekawie, powiem wam szczerze. Czy jakoś tak, aha, okej. Nie wydaje mi się, żeby to pykło. No nie, troszeczkę wyżej. No i znów celujemy i znów trzeba wycelować. No okej, raczej tutaj jest spoko. Jeszcze wyżej, come on. Tym razem mi się uda. Wierzę w to. Dobrze, jest, tak. Bang, dziękuję. Aha, i to jest jajko. Okej, fajnie. Dobrze, jest kolejne jajko, to jest trzecie już w sumie. To jest trzecie, musimy pamiętać o tym cyfrowym. O tym cyfrowym jeszcze kluczu, powiedzmy. Inaczej, jeżeli nie znajdę go sam, jeżeli go sam nie znajdę, to ja po prostu. Wiecie co? Wiecie czy nie wiecie co? Jeśli sam go nie znajdę, to po prostu poszukam na necie, bo na bank będzie. A to jakoś tam nie zaważy jakoś tam mega na niczym. Tylko jeszcze tu zobaczę to ognisko czy coś. Jest kociołek. Jest drewno, kociołek. A chyba nic ważnego tu nie ma. Czas iść do latarni tej wielkiej wieży. Tam pod tym kanonem jest takie przejście i możemy właśnie sobie tutaj tak przejść. Swoją drogą, uważajcie na kolejnych mapach, nie? A i nie wiem czy mówiłem, ale prawdopodobnie widzicie kilka odcinków z tego, jednego dnia. Dlaczego to zrobiłem? Bo chyba nie mówiłem. Zobaczę, czy nie ma nic pod schodami. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ uważam, że im szybciej wam pokażę to, tym lepiej też jest dla was, ponieważ tak jak mówię, event jest ograniczony, a chciałbym, żeby jak największa ilość osób mogła, powiedzmy, znaleźć te jajka, jeżeli oczywiście...
Grid fall all the okay. And the Kingsman Kulbord. Boże! To jest masakra! Nienawidzę czegoś takiego! Ah, damn it! I mamy jajko, ale jest kolejne jajko, tak jak mówiłem. World Egg. Fajne, fajne nawet. Ogólnie to są czapki, czy coś takiego. Zamiast głowy one się zakładają. To tyle wiem. To tyle wiem. Ej, ja powiem wam szczerze, że się zastanawiam. I to... He? Znaczy okej, okay, ale... jeżeli robicie ten event, to napiszcie mi proszę, czy jeśli też zeskoczyliście z tej wieży, to czy też dostaliście jajko, bo... to akurat dla mnie jest ciekawe dosyć. Serio. Naprawdę, bo... no, tak skoczyłem i dostałem jajko, nie? Na pewno mamy w takim razie 4 jajka. Moi drodzy, słuchajcie, no też inaczej. Też musicie zapamiętać jedno, bo ja też nie będę tutaj latał nie wiadomo ile za tymi jajkami. Staram się wam mniej więcej pokazać, gdzie one są. Jeżeli znajdziecie większą lokalizację tych jajek, nie? To śmiało, śmiało możecie pisać. Okej, to jest taki zeusz. Okej, okay, otworzysz mi to, jak zbiorę wszystkie jajka. O człowieku. To już jest nie. Okej, okay. Happy hunting! No dobra, więc to chyba nie jest ten, co mnie interesuje, co? O nie, odleciał! Kolejne miejsce, gdzie odwiedzamy. Znaczy, nie wiem, czy tu jest jajko, nie? Ale warto sprawdzić. Jest tu taki wiatrak. I ten wiatrak sobie jest. Ale obstawiam, że gdzieś tu może kryć się jajko. Tak obstawiam. Dobrze, moi drodzy, wiem, jaki jest kod. Wiem, jaki jest kod, który musimy wpisać tutaj. Więc słuchajcie, to jest 2, 4 i 3. Tak? I tu powinno się otworzyć, ale coś nie pykło. Ej, halo! Halo, proszę mnie nie ośmieszać. 2, 4. No! I tu się otwiera nam coś takiego. I tutaj mamy plany. I mamy dzienniki. I tu mamy właśnie wpis, nie? I zobaczymy, zobaczymy. Znaczy, to jest zagadka ogólnie, nie? Dzień 10. Nie próbuję nawet z tego tłumaczyć, tak szczerze mówiąc. Szczerze, znaczy, bo tutaj jest, prawdopodobnie tu są wskazówki i tak dalej wszystkie, no nie? Są wskazówki, jeśli ktoś będzie chciał, to sobie poczyta i mi się nie chce. I nie ma tu jajka, to troszeczkę smutek jest. To niestety jest troszeczkę smutne, ale prawdziwe. Może tutaj coś jest, co? Jak myślicie? Tak, jakby popatrzeć realnie, nie? To tak dużo butelek tu jest. Dobrze, to ja jeszcze pójdę poszukać jakiś. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, nie wydaje mi się, znaczy inaczej, prawdopodobnie jest coś gdzieś tu jeszcze schowane. Ja tak myślę, tak uważam, że jest tu coś jeszcze schowane. Ale po prostu to już zostawiam na waszą odpowiedzialność, znalezienie na tej mapce dalszych jajek.
Oczywiście, jeżeli znajdziecie jakieś, których ja nie zobaczyłem i tak dalej, piszcie mi śmiało, chętnie się dowiem. Ewentualnie dogram coś jeszcze. No i tak naprawdę, słuchajcie, w kolejnym odcinku wybierzemy się na kolejną mapę. Jak widzicie, jest tych map 1, 2, 3, 4. Mamy jeszcze 4 mapy. Mamy jeszcze 4 mapy i w 4 odcinkach, jeszcze w kolejnych 4 odcinkach będę chciał się zamknąć z tą, powiedzmy, z tym trybem. Jedna mapa na jeden odcinek, żeby za bardzo wam też nie mieszać. Prawdopodobnie będę wam wstawiał po 2, po 3 dziennie, żeby w te 2-3 dni. Tak myślę, żeby w sobotę już wrzucić wszystkie, postaram się. Wybaczcie, postaram się, żeby właśnie do soboty zamknąć ten rozdział, jeśli chodzi o Robloxa. Dzisiaj, jak widzicie, to jest czwartek, więc w sensie, no wiecie, o co mi chodzi. Ja wam dziękuję za uwagę, jeśli wam się odcinek spodobał, łapka w górę, komentarz, mile widziany, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, no i cześć!